Dzień dobry, wszystkie osoby spod znaku byka. Kochani, czytanie miesięczne na miesiąc grudzień dla nas. Ale mi to przeleciało, kochani. Dopiero wam robiłam czytanie letnie, pierwsze w wakacje. A teraz co? Grudzień, kochani, fajny miesiąc. Mikołajkowy, jak ja to mówię, więc Mikołajek u nas też już jest. Oczywiście, że tak. Skarby, pamiętajcie, że czytanie, które wykonuję, jest ogólne dla wszystkich baranków i może się tak zdarzyć, że z wami nie rezonuje, więc nie martwcie się, tak? Wiecie, że należy sprawdzić swój ascendent, posłuchać tego drugiego znaku, tak? I nie przejmować się kompletnie. Macie swój ascendent, sprawdźcie księżyc, gdzie, w jakim znaku jest, sprawdźcie Wenus. To, co najważniejsze, gdzie macie słońce, posłuchajcie tych znaków, one na pewno będą z wami rezonować. Kochani, subskrybujcie sobie kanał, otrzymacie zaraz informację, że jest nowy filmik. Tam jest szary dzwoneczek, należy go zaznaczyć i będziecie miały wiadomość, że jest nowy filmik na kanale. Kochani, dzisiaj będę korzystała z mądrości ukrytych królestw i z karty wyroczni i myślę, że na dzień dobry też myśli pozytywne. Trudny to był rok, szybko się robi ciemno, smutno, więc kochani, tak sobie pomyślałam, że zaczniemy od tych przyjemniejszych rzeczy, a potem będziemy myśleć nad tarotem. Tarot zrobimy energię ogólną, zapytamy co w miłości ogólnie, w pracy, w finansach, dobrze? I na końcu karta rady. Dobra, wszystko pięknie, ładnie przetasowane. Myślę, że tarota. Dzisiaj korzystam, kochani, z tarota snów. Znacie moją talię. Kochani, to co? Powiedziałam wszystko? Chyba tak, przestanę już ględzić, nie? Bo już czekacie, już czekacie. Kochani, zaczynamy od karty potencjału. Co dla was? Tą chcę. Tu mi się zrobiła przerwa. Tą dla was chcę. A czemu tutaj się nie pali? Dla moich byczulisiów piękne światło. Specjalnie po baterię leciałam do kiosku. Normalnie bym jeszcze wam zaśpiewała Last Christmas, ale no. Nie będę sobie robić wstydu przed tysiącem ludzi. No, cieszę się, że przebywacie. Cieszę się. Bardzo się cieszę, że was już tyle. Kochani, to. To. Mamy. Mamy. No to jeszcze. Ja bym tak chciała, żeby ktoś za mnie wylosował, żeby tu przyszedł, by czuliś i powiedział, Tom, twoim celem jest radość. No właśnie, no właśnie. Ale się cieszę, fajne te karty macie. Karciuszki, karty, karciuszki. To zaczynamy od karty potencjału. Szach, mach. Trochę mi się może, kochani, światło odbijać, ale teraz nawet o 13 jest tak ciemno, jak nie będę brzydko mówić, że po prostu u mnie światło to jest cały dzień. Dla was karta numer 8. Zwróćcie, kochane moje, uwagę na cyfrę 8 w miesiącu grudniu. Czy to będzie 8 godzina, czy to będzie 8 piętro, cokolwiek by to nie było, dla was 8 będzie ważna, tak czuję. Karta dla was opiekunka marzeń. Marzenia, wspólne dobro, ale i złudzenia czasem. Kochani, opiekunka marzeń wzywa moje kochane byczulisie, aby przypomniały sobie o swoich pasjach, o swoich marzeniach, o tym, co chciały robić kiedyś tam. Nie w grudniu, tylko kiedyś, przed grudniem. Może powinniście się zastanowić, kochani, jeszcze raz nad swoimi marzeniami, planami, wrócić do nich. I myślę, że wy się obudzicie, kochani. I ta opiekunka marzeń nie leży tutaj nadaremno, ponieważ większość moich kochanych byczulisiów przypomni sobie i wyciągnie wnioski i będzie wiedziała, co jest realne, co jest nierealne. Dlatego, że tu na tej karcie mamy też złudzenia.
Czyli pewne plany nie będą możliwe do zrealizowania teraz. Ale jak sobie uświadomicie, że macie jedyny w swoim rodzaju szczególny cel, to dacie radę. I dzięki myślom i waszym reakcjom na różne wyzwania życiowe zawsze będziecie pewni siebie i będziecie wiedziały, czego potrzebujecie w danej chwili. Nie bójcie się marzyć. Ja wam powiem tak. Chodź no karta. Nie bójcie się marzyć. Trzeba mieć. Jeżeli spełniłyście, kochane, swoje marzenia, na przykład kupiłyście samochód, to teraz bardzo proszę moje byczulisie, aby znalazły sobie nowe marzenie i dążcie do tego marzenia całym sobą albo całą sobą, tak? Karty wyroczni, patrzcie. Teraz byczulisie mają czas dawania, a nie brania. Nów księżyca w pannie. Kochani, być może do tej pory tylko brałyście, bo może nie było i trzeba było od rodziny dostać pomoc, od znajomych. Może teraz macie więcej, może teraz możecie się podzielić. Obojętnie, czy to będzie drzem w słoiku, czy to będzie czas nasz poświęcony. Teraz jest czas dawania, kochani, nie brania. Czas dawania. Piękny jest ten przekaz, naprawdę. Widać? Widać. No to teraz, tak jak wam wcześniej powiedziałam, waszym celem jest radość. I przeczytam wam, ta karta jest tak piękna, tak kolorowa, moje kochane byczulisie, że twój cel nie ma nic wspólnego z tym, jak zarabiacie na życie, kochani. Praca to wasze powołanie, misja lub natchniona pasja i to ma sens. Ale twój cel jest znacznie prostszy i większy, bo waszym celem jest radość. Chodzi o odkrywanie i pielęgnowanie oraz celebrowanie tego, kim naprawdę jesteście. Oraz poznanie i pokochanie siebie na głębszym poziomie. Będzie stała? Będzie stała radość. Musi stać. Jakby to było. Skarby, talia była przy was przetasowana. Tak jak powiedziałam, energia ogólna tego miesiąca. Król monet, bardzo ładnie, wasza energia. Ale i wisielec. Księżyc. As buław. Co w miłości? Królowa monet, as monet, zaręczyny będą, rany boskie. Siedem kielichów, idę na imprezę, no i sześć buław. No jak nic, zaręczyny, spotkanie odpowiedniego partnera, spotkanie człowieka, który będzie poważny. Praca i finanse. No i kamera się wściekła. Widać? Widać. Świeczki nie musi być widać, wiecie, że ona tutaj stoi, prawda? Osiem mieczy. Dziewięć buław. Pięć kielichów. Wieża. W pracy kiepsko. Karty rady, kochani, nie odkrywam. Zobaczymy ją na końcu. Natomiast pięć buław pod spodem z królową buław i cesarzem. Bym sobie pogwizdała. Byczulisie, co tu tak jak w finansach do D, to w miłości fajnie. Talia dopowiadająca, przetasowana, leży, czeka. Leży, czeka. Niech leży. Kochani, wasza energia jest piękna. To jest wasza energia. W pewnym momencie, nie wiem, czy to na początku miesiąca, czy w połowie, bardziej tak mi się wydaje, że w drugim tygodniu albo w trzecim tygodniu zatrzymacie się na chwilę. Nie będziecie chciały w czymś uczestniczyć. Nie wiem, czy zrobicie sobie wolno od pracy, czy przestaniecie szukać mieszkania, czy nie będziecie wam się chciało iść do pracy, nie będzie wam się nic chciało. Będziecie po prostu chciały pobyć ze sobą, z własnymi myślami. Nie wiem. Nie wiem, co się takiego wydarzy. Być może będziecie myśleć o tych swoich marzeniach.
Widzę Was jako dobrych ojców, mężów, opiekunów. Dajecie sporo miłości. Być może Wy macie dobrego męża, partnera. Być może będziecie musiały się zastanowić, czy to jest ta osoba na całe życie i dlatego Wam będzie potrzebne to spojrzenie, że tak powiem, z innej strony, z innej perspektywy, bo ta osoba nie stoi na nogach, jak widzicie. Ta osoba sobie wisi do góry nogami, czyli ogląda świat zupełnie z innej strony i Wy też musicie się zastanowić, jakby to było na przykład zamieszkanie razem, czy ja się do tego nadaję. Wszyscy myślą, że znaleźć chłopa, zamieszkać, to jest cycuś glancuś. Guzik, prawda? Najbardziej trzeba dopasować sobie charakterki. Czy idziemy na kompromis? Czy mamy podobne zainteresowania? No bo on będzie chodzić do filharmonii, a ty na koncert heavy metalowy? No może i tak. Natomiast, kochani, mam tutaj też albo to będzie osoba spod znaku ryb, ale ktoś przed Wami będzie miał jakieś tajemnice. Coś tutaj do końca nie będziecie wiedzieć. Ale to nie będą moim zdaniem złe tajemnice, jeśli chodzi o związki, o miłość. Bo ta osoba dla Was coś będzie szykować. I tak jak powiedziałam, to może być pierścionek zaręczynowy, to mogą być oświadczyny, to może być informacja, zamieszkajmy razem. Być może ta Wasza osoba się zatrzyma i powiem, muszę sobie coś przemyśleć, a będzie szukać pierścionka na przykład, nie? Ale kochani, bardzo dużo energii w Was będzie w tym miesiącu, aż Was będzie nosić. Patrzcie, jaka ta karta jest czerwona. Tutaj Wam się będzie chciało wstać do pracy, iść do pracy, iść z dziećmi na trening, zrobić zakupy sąsiadce. Będziecie w tym miesiącu tacy bardzo, bardzo ożywieni. I ja myślę, że okres świąteczny, czyli ta końcówka grudnia, kochani, to będzie dla Was przewspaniała. Dużo, dużo ciepła, dużo prezentów. Myślę, że to Wy będziecie szastać pieniędzmi na lewo i na prawo i naprawdę będziecie spełniać marzenia. Nie wiem, czy swoje, czy na przykład Waszych dzieci, ale kochani, jeżeli szukacie domu, to nie chwalcie się. Ja bym Wam radziła, zostaw to dla siebie, nie opowiadaj jeszcze światu. Jeżeli szukasz mieszkania, nie wiem, zamiany, cokolwiek, kochani, czy nawet szukasz innej pracy, to dla Was jest informacja taka. Zostaw to, byczu lisiu, dla siebie. Nie zrób tego błędu, bo ktoś pomyśli inaczej i Ci to zapeszy. Jeżeli już się pochwaliłeś, no to może z tego nic nie być. Może z tego nic nie być. Tak samo, kochani, jeżeli chodzi o ten księżyc, to, co jest przed Wami ukryte, to, co Wam powiedziałam, Wy możecie otrzymać informację, że Wasza firma plajtuje i w grudniu się zamyka. Dla Was to będzie cios poniżej pasa, ponieważ macie dzieci, macie rodzinę, macie czynsz do zapłacenia, macie kredyty i to będzie dla Was szok. Dla części z Was dostaniecie też wypowiedzenie. I kochani, niestety, ale nie mogę mówić innych rzeczy, które widzę. Pozostałe moje kochane byczu lisie będą się w pracy czuły jak woły robocze. Przepraszam Was bardzo, ale chciałyście wolne, musicie iść do pracy. Jesteście tak zmęczone, wzięłyście tyle obowiązków na siebie albo dostaniecie tyle zleceń, że sobie powiecie, no czuję się jak w więzieniu. Tylko robić, robić, robić. Możecie być trochę przygnębieni, bo będziecie chciały poświęcić więcej na przykład partnerce, partnerowi czasu, a tutaj będzie więcej obowiązków. Kochani, Wy również możecie się źle czuć w miesiącu grudniu, myślę, że w jakiejś połowie albo w końcówce miesiąca. Także kochani, takie coś widzę, dlatego uprzedzam. Natomiast kochani, no dla Was jest sukces, spełnienie. Jeśli chodzi o sprawy uczuciowe, to tutaj do byczu lisiów może przyjść zupełnie nowa osoba. Jeżeli jesteś mężczyzną, będzie
to kobieta z trygonu oczywiście ziemskiego, czyli może to być drugi byk, może być też panna lub koziorożec, bądź też kobieta, która ma rude, brązowe włosy, brązowe oczy, bardzo zaradna, może być nawet i bogata, może mieć nawet swoją firmę, ale serca, kto by to nie był, to wy macie naprawdę spore szanse w miesiącu grudniu na poznanie fajnej osoby, z którą naprawdę będziecie często wychodzić, bawić się, spotykać się, i ta osoba będzie dumna, że was ma, i wy będziecie przeszczęśliwe, kochane, by czuli się. No, baranki miały nieco smutniejszy przekaz, że niestety tej radości nie miały, ale one muszą mądrze wybierać, a wy dostajecie tak jakby na tacy. Może się tak zdarzyć, że znacie osobę już lata i nie odzywaliście się, może nie mieliście kontaktu, i nagle spotkacie się na tej imprezie sylwestrowej, czy mikołajkowej, czy jaka to nie będzie, i odnowicie ten kontakt. I naprawdę dla części z was to też jest kontakt, kochani, przez internet, na przykład przez Messengera, przez Facebook. Poznacie się z kimś i będzie dużo, dużo rozmów, dużo wymiany informacji. Może część z was mieć nawet więcej niż jedną osobę i zgłupiejecie i powiecie sobie: rany, no i kogo ja mam tutaj teraz wybrać? Także, kochani, jeżeli macie rodziny, macie dzieci, to ja widzę, że wy dużo czasu będziecie spędzać w domu z rodziną. Będziecie takie, jak ja to mówię, mamusiowate i tatusiowate, tak? Czyli wszystko się poukłada, kochani. No, przy tej karcie, gdyby ta karta była tu, to bym wam powiedziała: awans, pieniądze. A niestety tych pieniędzy, tego awansu, to ja nie widzę. Natomiast widzę u was ten problem, że część z was może ma w pracy takie osoby zazdrosne, zawisne, i musicie odpierać te ataki. Takie pyskówki są, ktoś, nie wiem, wam sprawdza czas. Dla części z was widzę, jeżeli, kochani, macie, bo oczywiście nie wszystkie by czuli się, ale ja tutaj widzę dla niektórych romans w pracy. Bądź, kochani, romans z osobą, która jest w związku. Także, kochani, taki scenariusz, że dla części z was może być osoba, która już kogoś ma i wchodzicie w tak zwany romans. Być może część moich kochanych byczulisiów już jest w tak zwanych trójkątach. No to uważajcie, skarby, bo ja wiem, że to jest trudny okres. I tej osoby może nie być, bo może być właśnie z rodziną i będziecie miały o to pretensje, ale nie wygracie tej wojny, kochani. To będzie takie pyrrusowe zwycięstwo. Przytuli was, powie: no dobrze, by czuli się dobrze, a tak naprawdę to i tak pójdzie, i tak nie będzie. Także, kochane, dużo kontaktów, tak jak mówię, siadać do internetu, jeżeli chcecie, poznajecie, czy to na jakichś forach, czy to na jakichś stronach randkowych, gdzie by to, kochani, nie było, wchodzicie, poznajecie osoby. Natomiast jesteście przemęczone pracą, okropnie jesteście przemęczone i już macie dość. Niektórzy chcą zmienić pracę, i to bardzo, bo czują się tam po prostu jak w klatce. I tak sobie powtarzacie: jeszcze jeden tydzień, jeszcze jeden miesiąc, jakoś dam radę. Ale wy już to robicie ostatkami sił, wy już nie możecie. Przychodzicie do domu i jesteście zmęczeni, chce wam się płakać. I ten trzeci tydzień, kiedy trzeba będzie i sprzątać, i gotować, jest najtrudniejszy dla was, byczki. Wszystko będzie na waszej głowie. Możecie otrzymać też jakieś informacje w pracy, które was przytłoczą, czyli szef wam powie: słuchaj, zostań w pracy, a ty powiesz: nie idę do domu. Wiesz, że cię może zwolnić? Kochani, jeżeli się zdarzy tak, że w pracy ktoś przyniesie alkohol i wy sobie zsiądziecie z tą, czy z tą koleżanką, czy z tym kolegą, możecie zostać przyłapani i może się dla was to niestety skończyć tak, że tej pracy mieć nie będziecie. Natomiast jeżeli macie ochotę, by czuli się, zostawić tą pracę, to wy ją możecie zostawić
jak ja to mówię, z dnia na dzień. A wiecie czemu? Bo wy nie będziecie się zastanawiać, czy mówić, czy nie mówić. Część z was zostawi pracę na poczet innej pracy. Być może otwieracie firmę rodzinną, być może macie już dosyć pracy na kogoś i idziecie do siebie, pracujecie u siebie, bądź pracujecie u kogoś i obiecują wam super warunki, super pieniądze i jesteście tam szczęśliwi. Ja myślę, że ktoś z rodziny jakby, czy z przyjaciół wam coś takiego by zaproponował. Na pewno wasze dzieci odczują, że tata będzie, czy mama więcej w domu. I kochani, jeżeli to wy zdecydujecie się na zostawienie tej pracy, to to będzie bardzo dobry krok. Tak jak wam tutaj karty pokazały, czas dawania, nie brania. Czyli może dawaliście wy dużo, dużo od siebie, to teraz pokażecie w nowej pracy, że wy właśnie nie potrzebujecie brać, bo wy najpierw dacie, a potem chcecie otrzymać wynagrodzenie za swoją pracę, tak? Kochani, jeżeli macie jakieś egzaminy na grudzień, to przełóżcie je na styczeń. Ja nie straszę, absolutnie nie straszę, ale no może być kiepściutko, tak? Ja myślę, że te osoby, na pewno, nie wiem, czy to dziekan, czy kto ustala, ale na pewno się zgodzą, kochani. Na pewno się zgodzą. Przełóżcie, bo w styczniu będzie, patrzcie, słoneczko, radość, a teraz byście musieli dodatkowo, kochani, płacić. Karta rada dla was na miesiąc grudzień, tak? I powiem wam tak. Czerpiemy przyjemności z nowej pracy, z nowego zlecenia. Czerpiecie, rycerz monet to jest taki człowiek, który on bierze odpowiedzialność za swoje czyny, czyli on musi zarobić na rodzinę, bo wy by czuli się, owszem, lubicie drogie rzeczy, lubicie elegancko żyć, czyli jak przyjdą święta, to chcecie pokazać się i ta karta właśnie mówi, że nie będziecie planować teraz, analizować, tylko będziecie działać. Będziecie bardzo pracowite, bardzo uczciwe, nawet jak będziecie szukać pracy, to wy jej będziecie szukać dzień, noc, aż znajdziecie. Nawet możecie iść do drugiej, trzeciej, kochani, pracy. Natomiast powiem wam tak, wy lubicie to bogactwo, to ten komfort, o właśnie, to jest to słowo. I będziecie bardzo ostrożne, jeżeli już wiecie, co tu się może zadziać, będziecie bardzo ostrożne, także nie wchodzimy tam w pracy, w żadne drinkowanie i tak dalej, bo wiecie, jak to się może skończyć. Także pokażecie się, że jesteście zaradne. A przede wszystkim, kochani, macie się kierować rozsądkiem, słuchać swojego głosu serca. Taką macie radę na cały miesiąc. Ja myślę, że wy będziecie odpowiedzialni za dzieci, za czyny, jakie dokonujecie w swoim życiu, tak? Być może właśnie, teraz patrzę na tą kartę, kochani, i powiem wam tak, wy macie swoje marzenie do spełnienia i wy je zaczniecie teraz realizować. Powiecie sobie, ja nie będę czekać do nowego roku, ja je chcę zrealizować teraz. Czy to będzie kurs, czy to będzie poznanie osoby, czy to będzie na przykład wysiłek w budowanie domu włożony, tak, bo chcę mieć dom, nie chcę mieszkać z sąsiadami, bo mnie wkurzają. Chcę być z tym i z tym partnerem, bo ten mój obecny patrzy cały czas w telefon, a nie interesuje się mną. Wiecie, o co chodzi? Ja myślę, że wy w ogóle będziecie chciały gdzieś wyjeżdżać, może będziecie chciały kupić sobie samochód, czy jakiś środek inny lokomocji, nie wiem, tramwaj. Kochani, co by to nie było, to wy będziecie odkładać na to pieniążki, bo wam zależy, będzie wam zależeć. Wy będziecie przebywać, kochani, w miejscach, gdzie jest bezpiecznie, gdzie czujecie wy się bezpiecznie, gdzie czuje się wasza rodzina, dzieci bezpiecznie, tam będziecie, kochani, przebywać.
Myślę, że ta karta to też, kochani, radzi, aby nie bać się dyskutować z innymi osobami. Czyli jeżeli będzie to niekomfortowa sytuacja, dajmy na to w zakładzie pracy, to co robią, by czuli się? Rozmawiają otwarcie, rozmawiają uczciwie. Nie bójcie się, nie uciekajcie przed tymi dyskusjami, przed tymi ważnymi tematami. Rozwiążecie jakiś dylemat życiowy. Może czekaliście cały rok na to. Teraz jest na to, kochani, odpowiedni moment. Nie wiem, jak wy to zrobicie, bo dla części z was to może wypożyczyliście komuś, kochani, teraz tak myślę, może wypożyczyliście komuś pieniądze, a teraz jesteście trochę wystraszeni, bo ta osoba po prostu nie ma z czego oddać. Może ta osoba straci pracę. Także wy musicie rozmawiać w ten sposób, żeby tej osoby jeszcze bardziej nie zdołować niż jest. Bo może trzeba jej jeszcze pomóc. Bo może trzeba jeszcze jej dać. Tak jak tutaj macie radę od kart wyroczni. Czas dawania. Przyjrzyj się, kochany byczulisiu, czy w Twoim towarzystwie nie ma osoby, która potrzebuje Twojego uśmiechu, Twojego dobrego serca, pomocy. Być może jest jakaś rodzina, a może za dużo siedziałeś w pracy i zapomniałeś o dzieciach, o żonie, o partnerce, nie wiem, kogo tam masz, byczulisiu. A może właśnie porozmawiaj szczerze z partnerem i powiedz: słuchaj, przeszkadza mi to, że jak przychodzisz do mnie, to cały czas masz nos w telefonie. Może on o tym nie wie, że to ci przeszkadza. Może właśnie powinieneś podjąć decyzję, odważyć się i powiedzieć: słuchaj, to i to mi nie pasuje. Zobaczysz, jaki obrót będzie spraw. Natomiast w pracy nie róbcie żadnych nielegalnych rzeczy. Nie inwestujcie w tym miesiącu, kochani, żadnych pieniążków nigdzie, bo wasza inwestycja przyniesie wam tylko kłopot. To nie będzie zysk, a będzie strata i będziecie naprawdę się kłopotać, bo powiecie: przepieprzyłem, przewaliłem pieniądze. Niestety, ten początek miesiąca będzie strasznie trudny. Bardzo dużo będzie rzeczy do zrobienia. Może nie będą wam chcieli dać urlopu, a będziecie go bardzo, bardzo potrzebować, tak? Troszeczkę może was kręgosłup pobolewać, kochani. Ja tutaj widzę przy tych dziewięciu buławach, że siedzicie, nie macie siły i jeżeli, kochani, macie taką pracę fizyczną, że dźwigacie, prawda? To jeżeli wiecie wcześniej, no to nie wiem, są takie pasy, kochani, prawda, które się daje na plecki, żeby jakoś dźwigać. Być może będziecie mieli problemy, kochani, z kolankami. W ogóle problem z poruszaniem się, tak jak będziecie chodzić, kochani, a będzie ślisko, bo może są liście nieodgarnięte, może będzie przymrozek, także uważajcie, kochani, żeby się nie poślizgnąć, bo możecie po prostu, jak ja to mówię, zostać na tyłku, tak? I potem przymusowe L4, martwicie się, że macie zlecenie i nie zarabiacie pieniędzy i będzie jakiś kłopot, ale to też, kochani, tak jak mówię, ten grudzień będzie też taki, że tu was będą zapraszać na imprezę, tu was będą zapraszać, a chodź, a ty powiesz: a środa jest, nigdzie nie idę, bo jutro idę do pracy. Słuchajcie, możecie żałować tej decyzji, że pójdziecie, bo na drugi dzień możecie się źle czuć. Niestety konsekwencje będą straszne, opłakalne. Natomiast, kochani, uważamy też, jeżeli macie do czynienia z prądem, jeżeli macie do czynienia, nie wiem, z ogniem, uważajcie, bo widzę, jakby coś mogło się zapalić, zadziać. Tak samo, jeżeli macie środki lokomocji, kochani, jeżeli macie samochody, motory, nie wiem co tam, sprawdźcie je. Takie jakieś mam przeczucie, czy tam się coś nie zadziewa. No. Skarby, dziękuję Wam bardzo za czytanie miesięczne.
Pamiętajcie o łapce w górze, pamiętajcie o komentarzu dla mnie. Życzę Wam cudownego miesiąca, pięknych świąt, pięknych Mikołajek i buziaki dla Was, kochani. Do usłyszenia. Pa, pa!